kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na program z cyklu Zapraszam Was do Lumpeksu. Dzisiejsza edycja będzie z vintage shopów, dlatego bardziej zapraszam Was do vintage shopu i to będą trzy sklepy podobnego typu w Krakowie, w centrum Krakowa. Serdecznie zapraszam. Będziemy szli po kolei, a tymczasem jeszcze zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Filmy na moim kanale, jeśli jeszcze mnie nie oglądaliście wcześniej, to obracają się wokół tematyki second handów, vintage, stylu i zazwyczaj są to stylówki w 95% z rzeczy używanych, z rzeczy odzyskanych. Ale robię też hole zakupowe, tak jak między innymi będzie ten hol dzisiaj. Kochani, będę leciała po kolei, czyli będę Wam pokazywać sklepy i coś mówić o tym sklepie, pokazywać przebitki ze sklepu, jakieś tam przymiarki, jeżeli były. I potem będzie kolejny sklep i kolejny i na końcu pokażę Wam, co kupiłam i kilka stylóweczek z tymi rzeczami, które zakupiłam. Także serdecznie zapraszam. Pierwszy sklep to był Textile House na ulicy Starowiśnej w Krakowie. To jest w samym centrum Krakowa. No i to jest taki duży sklep i powiem Wam, że jest to dość ekskluzywny sklep, jak na... no jest to vintage shop, to nie jest second hand i ogólnie powiem Wam, że te vintage shopy to jest opcja dla ludzi, którzy nie mają cierpliwości do grzebania we wszystkim. Jeżeli zależy im na rzeczach vintage, na rzeczach super jakości, markowych, to mogą iść prosto do vintage shopu i troszkę wyższe są tam ceny niż w second handach. Ale jeżeli jesteście gotowi wydać na przykład między 50 a 200 czy 300 zł w takim sklepie, zależnie oczywiście od marki tych rzeczy, od ich stanu, od ich jakości, no to zachęcam Was do odwiedzenia właśnie takich sklepów, bo tam macie same super rzeczy, same rzeczy vintage i one są już sprawdzone przez ekspertów. Już wiadomo, że to są jakieś rzeczy oryginalne, jest tam przepodany skład tych rzeczy i jest bardzo fajna obsługa. No i w tym pierwszym sklepie Textile House już Wam zaraz pokażę przebitki i będę Wam już tam opowiadać w trakcie tych przebitek, ale powiem Wam, że właśnie ceny się tak plasują od powiedzmy 40-50 zł za takie naprawdę najtańsze rzeczy do mniej więcej 300-400 zł, jeżeli są to już takie jakieś markowe rzeczy typu torebki, typu jakieś ekstra buty i tak dalej. I naprawdę są tam bardzo, bardzo ładne rzeczy i już będę Wam pokazywać wszystko, jak tam wygląda. Jest to duży sklep, naprawdę duży, naprawdę przestrzenny, bardzo czysty, bardzo taki przestronny, bardzo przyjemnie się tam robi zakupy. No tylko oczywiście trzeba mieć trochę bardziej zasobny portfel albo nastawić się właśnie na takie tylko superowe perełki, że na przykład chcecie sobie kupić konkretnie jakieś super rzeczy vintage w konkretnych kolorach, to jest tam duży wybór i naprawdę warto. I tutaj zobaczcie sobie, będzie właśnie będą przebitki z tego sklepu z moim komentarzem. I był akurat nowy towar, taki już jesienny, także warto było zajrzeć. Zapraszam. Kochani, i zobaczcie, tutaj widzicie ulicę Starowiślna. Tak, to jest mniej więcej, to jest bliżej rynku, powiedzmy, niż drugiej strony, czyli Wisły. I tutaj widzimy witrynę sklepową, ja tu jeszcze sfilmowałam dla Was kawałeczek stylizacji z okna sklepowego, z witryny. Całkiem fajne, właśnie też zachęcające takie stylizacje. O, te spodnie vintage były super, naprawdę świetne, z taką, takie błyszczące, imprezowe. Bardzo mi się podobały, z takim super wiązaniem. O, dla mnie naprawdę super. No i tutaj są paski. No i widzimy już wgląd na sklep, na konkretne ciuchy. Tutaj macie modę męską, dział męski. Dość fajne rzeczy, naprawdę jest duży wybór, jest na co patrzeć. Tutaj oglądam taką torbę bardzo fajną ze skóry naturalnej, z takimi wstawkami z pledowymi, z takimi z wełny jakby, kilimowymi. No jak szukacie czy piłkarskich, czy sportowych, czy eleganckich ciuchów, to dużo markowych rzeczy jest. Tutaj tkaniny, jakieś obrusy, narzuty różne, także naprawdę jest co robić, jest co oglądać. Dużo fajnych tkanin tam jest, naprawdę, jak szukacie jakichś takich, czy w starym stylu, czy takich właśnie nawet do nowoczesnego stylu, minimalistycznych tkanin, to też. Ja tutaj oglądam sobie takie żakardowe tkaniny, które mi się spodobały jako obrus, no ale nie wzięłam ich. Koszule męskie, naprawdę bardzo duży wybór pięknych, takich wzorzystych tkanin.
koszul również jedwabnych. Ja tu oglądam taką w stylu indiańskim, bardzo piękną koszulę. Bardzo mi się podoba zestaw kolorów. No i potem chyba jeszcze będę taką w paski jedwabną też oglądać za chwilę, która mi się też mega spodobała. Naprawdę super. No naprawdę, jest z czego wybierać. I te koszule tak powiedzmy od 30 do 70, 80 zł. Zależy oczywiście od materiału, od stanu, od marki. No wszystko tam jest. Jeansy, świetnej jakości jeansy. Właśnie w vintage shopach polecam Wam kupować takie oldschoolowe jeansy klasyczne, na przykład Levisy czy inne takie dobre marki, bo można kupić świetną jakość naprawdę za stosunkowo niewielką cenę jak na jakość tych jeansów. No i tutaj już sukienki i zobaczcie, są tak super poukładane, bo są takimi wzorami, kolorami ułożone, także łatwo jest znaleźć taką kolorystykę, jaką byście chcieli. No, ja tu oglądam takie wzorzyste sukienki w takich morskich kolorach, ja bardzo lubię te odcienie. Różne takie właśnie morskie, niebieskie i tak dalej. Naprawdę bardzo ciekawe materiały można znaleźć. I powiem Wam, że no może nie wszystko tu jest vintage, ale większość rzeczy. Vintage albo po prostu takie markowe, fajne rzeczy. No takie już oczywiście ze starych kolekcji. Ale vintage de facto powinno być co najmniej 20-letnie, więc no może te rzeczy nie wszystkie są, mają powyżej 20 lat. No ale naprawdę jest ogromny wybór kolorów, wzorów. Jakieś oldschoolowe jeans, tutaj oglądam przepiękne koszule, były naprawdę bardzo, bardzo ładne koszule. No i w ogóle był nowy towar, więc też było dużo tych rzeczy, dużo takich nowości. No zresztą ja tam nigdy nie byłam, więc w ogóle dla mnie wszystko było nowością w zasadzie. Ciekawy żakiet w taki wzór wyrazisty. No i kochani, powiem Wam, że ja też oglądałam tam buty, tutaj za dużo butów Wam nie pokażę akurat. Też pozycja nagrywania w stosunku do ułożenia tych rzeczy nie zawsze jest dogodna. No ale o, piękne też materiały, tutaj były skórzane rzeczy, też dość ciekawe. Czerwona spódnica, czerwona kurtka, nawet można sobie stworzyć zestaw. No. O, piękne właśnie wzory. Mnie te wzory tam w tym vintage shopie urzekły, bo dużo takich właśnie wzorzystych, ślicznych, ciekawych rzeczy było, naprawdę dużo. Moi drodzy, i były też takie rzeczy właśnie bardziej markowe. Oglądałam też jakieś tam takie buty markowe. Całkiem fajne, nie wiem, czy to nie były czasem buty Hermes. Świetnej jakości, wszystko tam naprawdę pięknie wyglądało. Chyba nawet, no właśnie. Były tam jakieś Vitona, jakieś Hermesa buty, już nawet nie pamiętam, które to były. Ciekawe, ale też no nie w takim aż super stanie, jak na tą cenę kilkuset złotych, żebym je chciała kupić. Świetne spodenki letnie, no ale już nie byłam, tak jak mówiłam wcześniej, na kupnie obecnie takich rzeczy w wyższych cenach i też letnich tak naprawdę. No ale jak widzicie, naprawdę, naprawdę można tam znaleźć perełki. Ta bluzka też jest przepiękna, no i w ogóle dużo takich przepięknych, jakościowych rzeczy znalazłam. Zaraz tutaj zobaczycie przebitki właśnie torebek jeszcze jakichś. Też całkiem naprawdę przyzwoite torebki skórzane, takich porządnych marek. Tutaj widzieliście Chanel, ale to nie oryginał był, tylko podróbka. I to taka nie za dobrym stanie akurat. Oglądałam spódniczki, bo też byłam ciekawa, czy coś fajnego. O, tutaj świetna taka kolorowa spódnica, ale nie mój rozmiar niestety. Bardzo mi się też spodobała. Żakardowe spodnie, no to też fajna propozycja, ale nie ta kolorystyka. Ja bym, jak chodzi o takie spodnie, to ciemniejsze wolała. Naprawdę ciekawe rzeczy. Kochani, i za chwilę tu zobaczycie, jak znajduję taki gorset z Madame de Pompadour, taki w stylu francuskim, trochę jak od sukni, ale taki nowoczesny, to nie jest żaden epokowy tam gorset, to jest bardziej taki współczesny gorset stylizowany, taki o, imprezowy, ale można by z tego zrobić kostium fajny do teatru, więc po prostu oglądam, no i widać cena 77 zł. Nie za tanio, no jak na taką rzecz, to w sumie też jakoś bardzo drogo też nie było, bo to jest bardzo pracochłonne wykonanie takiej rzeczy.
No tutaj widzicie, trochę niewygodnie mi się operuje, więc nie zawsze to jest tak super widoczne, co tam jest. No ale macie pojęcie, jaki wybór ciuchów tam jest. Tutaj też były właśnie jakieś markowe torebki. Świetne buty znalazłam, prześliczne, naprawdę. Trochę zakurzone, ale naprawdę piękny kształt i takie bardzo oryginalne. Bardzo mi się spodobały. Torebki też były naprawdę fajne. Tutaj widać fair, ale dalej będzie też była tam taka bardzo markowa torebka. Już zapomniałam jakiej marki, ale był wybór torebek. No i tu mierzę już ten gorset. No, ten gorset był naprawdę spoko i był dla mnie dobry. Można było spokojnie go fajnie dopasować i można by przy pięknej spódnicy, takiej w stylu epokowym, byłby świetny kostium, naprawdę. Bardzo ładne to było. Ciekawie to wyglądało i fajny kolor, taki wyrazisty bardzo. Oczywiście wiadomo, że tutaj w ogóle nie jestem ubrana do czegoś takiego, także... O, i kolejna rzecz to jest taki płaszcz, bo to nie jest szlafrok, to jest płaszcz zapinany na boku z jedwabiu. Czysty jedwab, naprawdę przepiękny kolor i w ogóle nawet do tej spódnicy mi się podobał, ale miał bardzo oryginalny krój i kolor i nawet powiem Wam, jak na jedwab i jak na taki długi płaszcz, duża ilość materiału, to nie był drogi. To kosztowało coś, jakieś 80-90 zł, coś takiego. No i tutaj udało mi się zapiąć ten płaszcz, bo ciężko trochę na ten guzik go było zapiąć. Jest naprawdę taki bardzo gruby jedwab, piękny jedwab, nie takie jakieś cieniutkie byle co, tylko no takie naprawdę porządna rzecz, porządnie też uszyta. No fajne. Gdyby może to było w innym momencie, w innym czasie, jakbym się nastawiała, no to pewnie może bym kupiła to. Ale stwierdziłam, że to nie jest jakaś niezbędna też rzecz, to jest bardziej coś takiego, wiecie, ekstra, ekskluzywnego. No i tutaj jeszcze pokazuję Wam szczegółowo bardziej ten gorsecik, bo go wywiesiłam na taki osobny wieszak. Bardzo fajne te detale, bo naprawdę to jest tak ciekawie zrobione. No i te poduszki, które tam też oglądałam. Ciekawa jestem bardzo, co myślicie o tym sklepie. Mnie się bardzo on podoba. Wystrój tego sklepu jest naprawdę super. Jest mega wygodnie. Przymierzalnie są wygodne i wszystko jest takie naprawdę, naprawdę super. No i powiem Wam, że kupiłam tam tylko dwie rzeczy. Zaraz zobaczycie je na końcu filmu tego. Ale powiem Wam, że kupiłam tylko dwie rzeczy z tego względu, że ja się na takie sklepy po prostu nie nastawiam, bo ja lubię szukać w second handach, ja lubię wyszukiwać rzeczy vintage wśród takich tańszych rzeczy i no nie byłam przygotowana, żeby wydawać kilka stówek w takim sklepie i nawet nie szłam tam w takim celu, bardziej chciałam Wam pokazać te sklepy, jaki tam jest asortyment, no ewentualnie gdyby coś trafiło się coś takiego naprawdę w 100% w moim guście, no to wtedy na zakupy, ale no po prostu też nie byłam przygotowana, żeby wydać czy nawet 100 czy 200 zł w sklepie, także dlatego tak małe zakupy. No ale tak czy inaczej naprawdę warto do takich sklepów zaglądać, bo tak jak mówię, jak szukacie czegoś konkretnego, konkretnie vintage, no bo wiecie, w second handach no to nigdy nie wiecie co się trafi, może nie być nic vintage'owego i naprawdę można też zupełnie nic nie znaleźć z tego co szukacie. Teraz Wam pokażę kolejny sklep i to jest sklepik na Kazimierzu w Krakowie. Już pokazuję Wam wizytówkę z tego sklepu tutaj na przebitce. Będzie na niej i adres i nazwa sklepu i to jest taki komiks, wiecie, to jest rodzaj sklepu takiego... Można tam przynieść swoje rzeczy i pani właścicielka jest bardzo, bardzo sympatyczna i przyjmuje rzeczy ciekawe. Tak jak sama powiedziała, to nie jest tylko vintage shop, tam są i rzeczy vintage, rzeczy markowe, rzeczy takie ciekawe po prostu, czyli tu się kierujemy raczej zasadą, że coś się musi spodobać, coś na feel trochę, że pani uznaje, że to się sprzeda, że to jest rzecz właśnie taka designerska, ciekawa, inna i no jest to taki sklep, można powiedzieć, troszkę taki natłok tam jest, bo to jest bardzo mały sklepik, no wiadomo, w tej części Krakowa też jest bardzo drogo, więc nawet bardzo mała powierzchnia, podejrzewam, że jej wynajem jest bardzo, bardzo drogi, no więc naprawdę jest tam mnóstwo rzeczy, one są tak nawet poukładane jedne na drugich, ale to zupełnie nie zniechęca, bo na tym polega urok akurat tego sklepu. To jest taka
można powiedzieć w cudzysłowie graciarnia trochę, ale w bardzo pozytywnym sensie. Zaraz zobaczycie przebitki. No i właśnie, jak szukacie, jak chcecie poszukać czegoś fajnego, jakiegoś dobrych materiałów, ciekawych, czy właśnie vintage, czy jakichś takich rzeczy markowych, no to tam naprawdę warto zajrzeć, bo można wygrzebać właśnie super ekstra skarby z czeluści tego sklepu. Zobaczycie, bo tam pokażę i zaraz opowiem o tym, co tam też widziałam. Tutaj widzicie, jak już oglądam konkretne rzeczy w tym komisie. No i takie bardzo fajne kozaki ze skóry, super, naprawdę bardzo mi się podobały. Nie mój rozmiar, ale no i tutaj jest trochę biżuterii. Naprawdę bardzo pozytywnie to jest wszystko tam zrobione. No i fajna torebka Furli, ale taka malusieńka. Piękny kolor, bardzo, bardzo mi się podobał ten kolor. I porządnie wykończona w środku. No ale to jest komis, więc niektóre rzeczy są tam dosyć drogie, no bo to wyceniają sobie też między innymi ludzie, którzy oddają tam do komisu te rzeczy. No dlatego torebki nie wzięłam. Tu jeszcze Aigner torebka. Też pokazywałam Wam jedną torebkę tej marki w niedawnym programie. No i dużo widzicie, dużo torebek, takich wiszących jedna na drugiej, trzeba oglądać wszystko. No i właśnie na tym polega cała ta zabawa. Cały fun polega na tym, żeby tam wygrzebać spośród tego wszystkiego coś, co jest dla nas idealne. No, jakieś właśnie takie markowe torebki tutaj jeszcze widać. No naprawdę całkiem fajny wybór różnych ciekawych rzeczy, nietuzinkowych, także bardzo Was zachęcam, żebyście tam zajrzeli sobie, bo naprawdę jest to super fajne miejsce, bardzo fajna osoba, też pani, która tam jest właścicielką, także można sobie porozmawiać i w ogóle pogrzebać, poszukać czegoś naprawdę superowego. Ja tu jeszcze oglądam jakiś taki fajny płaszczyk, czy kurteczka to była. No i w sumie naprawdę były ciekawe rzeczy. Bardzo ładną koszulę też znalazłam, jedwabną, zieloną. No ale też ta koszula była troszkę za krótka. Ja raczej jak już to chciałabym taką naprawdę dłuższą, oversize'ową. No i kurtka, o tutaj jest taka zamszowa kurtka, też bardzo fajna, fajnej jakości. Wam polecam ten sklepik i zaraz obok tego sklepu odkryłam, czego nie byłam w ogóle świadoma, świetny sklep vintage właśnie. No i tutaj znowu pokażę Wam przebitkę wizytówki tego sklepu. Jest to bardzo elegancki taki butik vintage. Naprawdę super właścicielka, jest też bardzo atrakcyjną, super fajną osobą, która ma swoje konto też na Instagramie, więc zachęcam Was, żebyście zajrzeli. Podlinkuję Wam tam tego Instagrama w opisie filmu. Naprawdę super rzeczy ma i zaraz zobaczycie te rzeczy, ale też sklep jest naprawdę prześlicznie urządzony, jest taki designerski, bardzo nowoczesny, to jest taki mały, ale naprawdę super sklep. Kochani, zobaczcie, tutaj śliczna sukienka Eskady, taka wieczorowa, bardzo mi się podoba i tu macie jeszcze widok na szyld, taki neon. I bardzo fajnie wystawione wszystkie rzeczy, tak naprawdę elegancko. Wszystko takie czyściutkie, po prostu pachnące, wyprane, wyprasowane, wypieszczone wręcz. No i bardzo fajny design sklepu, zobaczcie, naprawdę jest nowocześnie, jest tak lekko eklektycznie, ale bardzo nowocześnie, w takim super modnym teraz stylu. No wygląda to naprawdę jak taki butik w jakimś, nawet powiedziałabym, że w jakimś innym mieście właśnie nie... Nie jest to taki typowy sklep dla nas, moim zdaniem. Świetnie urządzony, naprawdę z gustem i w ogóle bardzo ciekawie. Fajny, ciekawy wystrój i jednocześnie taki minimalistyczny, nowoczesny i schludny. Także zachęcam Was, żebyście odwiedzili, bo to jest takie fajne, estetyczne przeżycie właśnie. Wizyta w tym sklepie. Zaraz Wam tu pokażę kilka takich fajniejszych rzeczy, które tam mignęły mi przed oczami wśród asortymentu. Fajny żakiet.
tam jakieś też sweterki, świetna spódnica, przepiękna, z wełny, no w pięknych kolorach, taka bardzo gruba wełna, no i świetny krój w ogóle miała. No i oglądam tam oczywiście sobie jakieś tam bluzki, żakiety. No, akurat nie byłam tak za bardzo zainteresowana, to była sukienka taka, ale lata, chyba z lat 70. Prześliczna kamizelka, naprawdę piękna. No i za chwilę zobaczycie też takie piękne kimono japońskie, oryginalne. No cudowny kolor, naprawdę, to jest chyba oryginał, albo coś szytego po prostu z takiego kimonowego materiału prawdziwego. Boskie naprawdę było. No i w ogóle wszystkie praktycznie tam rzeczy są takie dobrej jakości i warto po prostu sobie nawet pooglądać, bo to sama przyjemność. A tutaj taki śliczny żakiet we wzory, taki cieniutki z lnu bodajże. Piękne kolory, piękne wzory miało to. No i dużo rzeczy tam sobie pooglądałam, bo naprawdę było to... Nie był to duży sklep, więc to oglądanie tych rzeczy nie przychodzi z trudem i po prostu jest bardzo przejrzyście, wszystko fajnie widać. No i piękne kolory tam niektóre rzeczy miały, takie misternie zrobione. Tutaj mam zresztą bardzo podobny żakiet w domu. Tak jak mówię, dla mnie to jest taki naprawdę bardzo wypieszczony, designerski sklepik. No i oczywiście ceny też są takie jak w sklepach vintage, czyli to nie są jakieś ceny lumpeksowe, ale właśnie to jest takie miejsce, gdzie jak chcecie znaleźć coś mega superowego, specjalnego, super jakości, to możecie tam po prostu iść i wybrać coś z tych rzeczy, nie przejmując się, że macie tam też tysiąc rzeczy, które są, nadają się do śmieci, tak jak w zwykłych takich lumpeksach, wiecie, gdzie trzeba jednak trochę pracy włożyć, trzeba lubić to, namęczyć się, żeby znaleźć te po prostu perełki. Tutaj macie naprawdę same piękne, naprawdę super jakościowe rzeczy, także bardzo Was zachęcam, aż przyjemnie się tam wchodzi, naprawdę jest no, po prostu jak do takiego drogiego butiku gdzieś w Nowym Jorku. Ja miałam takie odczucie w każdym razie, bo to jest tak nowocześnie i fajnie urządzone. Zresztą zobaczcie sami. No i kochani, jestem bardzo ciekawa, co myślicie. Mnie się mega podoba. Jestem zachwycona po prostu tymi sklepikami i ten ostatni sklep to była taka perełeczka wyglądowo i tak aż estetycznie było to takie przyjemne doznanie. A no niestety nic nie kupiłam, no bo tak jak mówiłam już wcześniej, że nie nastawiałam się na zakupy takie drogie. Pewnie jak będę właśnie chciała sobie kupić jakąś taką ekstra, może kiedyś rzecz w prezencie czy coś, no to tam się warto wybrać i pewnie się właśnie tam wybiorę z moją przyjaciółką też, która też uwielbia takie ciekawe, artystyczne, designerskie i vintage'owe rzeczy. Także pewnie tam zawitamy do tych sklepów ponownie. No a tymczasem pokażę Wam, co kupiłam. Co kupiłam w ogóle na tych całych zakupach. Przede wszystkim to, co widzieliście w przepisce z Textile House, no to kupiłam sobie właśnie takie dwie poduszki. Po 13 zł, więc naprawdę niedrogo. I to nie są poduszki vintage. To są, ale wyglądają, bo one są robione na taki kilim i to jest wełna. To są poduszki, które były w Ikei kiedyś i naprawdę były drogie. To jest... naprawdę takie kilkadziesiąt złotych, powyżej, mocno powyżej 50 zł. Nawet nie jestem pewna, czy to nie było coś pod stówkę. To jest bardzo gruba wełna tkana. No i to są rzeczy takie właśnie ręcznie robione, ręcznie tkane materiały, więc to jest drogie, w Ikei czy nie w Ikei. Nieważne. Jest to jakieś tam rękodzieło. No i to jest duża poduszka i to wygląda rewelacyjnie. Są przepiękne, takie nowoczesne też w stylu te poduszki. Także warto było naprawdę 13 zł uważam za sztukę, za taką poduszkę. To jest nic. To jest naprawdę bardzo, bardzo tanio. To jest 1/6 czy 1/7 ceny sklepowej. No już nie ma ich w Ikei, ale są inne fajne teraz. Ale te akurat poduszki mnie się osobiście bardzo podobają właśnie kolorystycznie i ten wzór jest super, jest taki nowoczesny, jednocześnie właśnie etniczny, super. Będzie mi pasowało mega do wystroju mojego salonu też. A drugą odsprzedałam mojej przyjaciółce, także też będzie miała ode mnie taką okazję z vintage shopu. Bardzo jestem zadowolona z tych poduszek. No i niestety nie kupiłam tam tych rzeczy innych, które widzieliście, że mierzę w przymierzalni, bo no po prostu nie, akurat stwierdziłam, że no nie chcę wydać aż tyle pieniędzy, chociaż ten płaszcz jedwabny mi się bardzo, bardzo podobał. A gorset byłby świetny do teatru, ale po prostu też no powiem Wam, że nie wiem, kiedy bym go użyła. Nie miałam jakiegoś konkretnego pomysłu, do czego akurat teraz, do jakiej roli by to można użyć. No i nie kupiłam, bo stwierdziłam, że jednak
około 70 zł to kosztowało, że no nie wydam na ten moment akurat tyle kasy. Ale ciekawe rzeczy, przyznajcie. No i moi drodzy, pokażę Wam teraz, bo w tych następnych dwóch sklepach nic nie kupiłam. Tak jak mówiłam, no akurat w tym komisie nie znalazłam nic takiego idealnie, co by mi pasowało, ale naprawdę warto tam zajrzeć. No a w Vintage Shopie, tak jak mówię, no też nie nastawiałam się na te ceny, więc nic nie kupiłam więcej, ale tego samego dnia i dzień wcześniej też byłam na takich vintage zakupach i w związku z tematem dzisiejszego filmu właśnie pokażę Wam, co kupiłam wtedy, bo bardzo tanie kupiłam sobie rzeczy takie vintage, no więc jesteśmy w temacie i już Wam pokazuję. A jedna rzecz to jest apaszka, vintage apaszka Yves Saint Laurent. Ja tu sobie ją tak założyłam na torebkę, bo zobaczycie zaraz stylizację moją właśnie z tą torebką. Pokażę się Wam, o, jest to tak po prostu zawieszone, a zaraz pokażę Wam też, jak to wygląda założone na przykład na szyi, jeszcze do żakietu. To jest apaszka, tak jak mówiłam, Yves Saint Laurent. I ta apaszka jest taka vintage'owa rzeczywiście. Tutaj jest napis Yves Saint Laurent. I powiem Wam, że niestety wybrałam ją i trochę puścił kolor. Minimalnie na to białe puściły te kolory, bo nie powinno się tego de facto prać w wodzie. Aczkolwiek trochę się dziwię, bo takie marki zazwyczaj mają jednak te barwniki takie lepsze, które nie puszczają kolorów, no ale tutaj no niestety trochę puszcza, ale nie przeszkadza mi to, bo ta chustka ma też z drugiej strony, z jednej strony taki właśnie vintage styl i kolorystykę, a z drugiej jest bardzo taka nowoczesna, bo jest taka geometryczna i ma fajne te kolory, też takie modne teraz. Także bardzo fajna, super zestawienie kolorów, mega mi się podoba. Za tą chustkę zapłaciłam około 10 zł, tak, 10 zł. Także super według mnie, naprawdę fajna jest. Już Wam to pokazuję, o, jeszcze na szyi, jak można to wystylizować. Oczywiście może ona pasować do naprawdę wielu rzeczy, także... No i moi drodzy, super uniwersalna moim zdaniem kolorystyka, no i zobaczcie, jak fajnie pasuje do mojej torebki Longchamp. No i właśnie do tego kombinezonu idealny kolor, no i w ogóle bardzo ożywiające kolory. Myślę, że będą fajnie wyglądać do takich nowoczesnych i klasycznych stylówek. Także super zakup, no i markowa chustka. I właśnie takie rzeczy, po takie rzeczy, jeśli Wam zależy na jakichś markowych rzeczach vintage, to warto iść do takich vintage shopów. Tam pokazywałam nawet przebitkę z takim miejscem, gdzie są właśnie krawaty, paski, też są właśnie też chustki w Textile House. No to idźmy dalej. Teraz buty. Właśnie kupiłam w tym samym dniu, co byłam w tych vintage shopach, takie buty w lumpeksie i była wyprzedaż po 5 zł. Wcześniej te buty kosztowały 40 zł, więc nie tanio. No, czy nie tanio, no jak na takie vintage buty to tanio, ale nie tanio, w sensie, że no nie kosztowały wcześniej 5 zł. Kupiłam je już w dniu po 5 zł i no i super, bo to są, kochani, buty Bali. Pokażę Wam przebitki zdjęciowe, oryginalne buty. Boutique de Paris i to są oczywiście firma szwajcarska, kto nie wie, to może sobie sprawdzić na internecie. Bardzo drogie designerskie buty, tu są numery seryjne w tych butkach i wszystko i są w idealnym stanie. Jak na takie vintage'owe lakierki, to są naprawdę perfekcyjne, tu nie ma rysek, zobaczcie, zresztą na zdjęciach to pokazuję. Ja je oczywiście wyczyściłam sprayem tym antybakteryjnym, wymyłam i takim specjalnym preparatem do skór lakierowanych, także trochę je wypielęgnowano, ale są naprawdę przepiękne i zobaczcie tutaj stylówę, w której mam spodnie dzwony, takie czarne. I do tego czerwony golf, no i właśnie te lakierki, super pasuje do takiego stylu, bo one mają takie trochę lata 60., 70. na takich klockach, obcasy. No i do tego jeszcze potem zakładam sobie taki czarny żakiet w stylu Chanel, no i taka elegancka stylówka, już taka zimowo-jesienna. Można do tego jakiś fajny żakiet jeszcze. Także według mnie super, jestem zadowolona z tych butów, mega.
zobaczycie jeszcze stylówki, zobaczycie jeszcze przebitki zdjęciowe tych wszystkich rzeczy, bo dzisiaj jest takie nasłonecznienie, że ciężko też zobaczyć wszystko w stylówce, bo jest bardzo, bardzo słonecznie. No ale jak wiecie, szkoda mi trochę jeszcze rezygnować z tego studia na zewnątrz, bo tu jest tak przyjemnie nagrywać i ta atmosfera jest niepowtarzalna, już tego wewnątrz nie będzie. Kochani, kolejne moje budki, trochę wcześniej kupione, ale też vintage i jeszcze nie pokazywałam. Przepiękne, Mirabella i włoskie buty, całe skórzane, również podeszwy. No i zobaczcie, na przebitkach mają przepiękne detale, takie kokardki zamszowe. One mają taki kolor burgundy, taki taka oberżyna, przepiękny kolor, naprawdę. Są też w idealnym stanie, w ogóle nie są nic zniszczone i zobaczcie tutaj w takiej stylówce już też zimowo-jesiennej z bordowymi rajstopami, wełnianą spódnicą i takim swetrem wełnianym, krótkim. No i moim zdaniem to super wygląda i też do jakiejś takiej sukienki w stylu vintage będą przepiękne. Naprawdę jestem zachwycona tymi butami i ich stanem, że one przetrwały w takim idealnym stanie. Bardzo wygodne też, bo to są te takie kitten heels, a la kitten heels, w takim fajnej wysokości, że są już kobiece, a jest wygodnie chodzić. Także no mega, mega super. I one kosztowały też jakieś grosze, to chyba nawet było 3 zł czy 4 zł. Takie po prostu bardzo, bardzo taniutkie rzeczy. No tak jak mówię, dlatego ja, która lubię szukać w lumpeksach, w tej ogromie wszystkiego, lubię wyszukiwać te perełki, no to wolę kupować vintage rzeczy właśnie w takich zwykłych lumpeksach. Ostatnie buty też są vintage, Filanto. One są włoskie i mają, no wszystko tutaj jest skórzane, nawet podeszwa również. Też w bardzo vintage stylu tym razem, ale tym razem nie pokażę się Wam, jak chodzę w nich, bo nie mam jeszcze do nich sznurówek. Sznurówki były bardzo zniszczone, wyrzuciłam je, bo brzydko wyglądały. I zamierzam tutaj takie aksamitne sznurówki w kolorze dać, bo te buty mają kolor ciemnozielony. Mają taki głęboki, butelkowej zieleni kolor. Będą miały tu sznurówki, właśnie zastanawiam się nad aksamitnymi zielonymi sznurówkami albo czerwonymi. Dla kontrastu. No i mają przepiękne, zobaczcie tu na zdjęciach, przepiękne takie jakby falbanki tu na tych językach, co dodaje im mega takiego retro uroku. Mi się to strasznie spodobało. No i są w bardzo dobrym stanie też. Fajne takie na jesień właśnie do jakichś takich retro stylówek, ale można po prostu też to włożyć do jakiejś takiej mojej sukienki, którą na co dzień noszę. Pokażę Wam tutaj taki zestawik jakby na leżąco, na płasko, o. Z czym bym je na przykład dobrała? Z takim stylem właśnie szkockim, bo by fajnie do tego wyglądały, trochę w stylu królowej angielskiej. Nie wiem, czy się zgodzicie. A trochę takie buty w jej stylu się wydaje, takie bardzo, bardzo retro. No i to wszystkie... Aha, i te buty kosztowały też 4 zł. Albo nawet 3. Bardzo, bardzo tanio. Wszystkie te rzeczy nie kosztowały mnie razem więcej niż 20 zł, więc... Wow. No, oczywiście oprócz poduszek. Mówię o tych tutaj ubraniowych rzeczach. Także to są moje zakupy vintage'owe z ostatniego czasu. Mam nadzieję, że Wam spodobały. No i moi drodzy, serdecznie Was już teraz zapraszam na kolejny program. Następny filmik to już są moje projekty i rzeczy przerobione przeze mnie. Zobaczycie, co stworzyłam z takich jakichś, że tak powiem, śmieci, odpadów ubraniowych. I myślę, mam nadzieję, że Wam spodobają. Już mała zapowiedź była w filmach o stylówkach dla nauczycieli. Ale zobaczycie to w całości, jak to robiłam i opowiem Wam o tym wszystkim. No i niektóre z tych rzeczy być może będą wystawione później do sprzedaży, ale na pewno jeszcze nie od razu, bo muszę się nimi nacieszyć. Kochani, już serdecznie Was teraz zapraszam na następne filmy, więc zasubskrybujcie koniecznie, żeby dostać powiadomienia. Myślę, że będzie ciekawie, że będzie warto i pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Pozdrawiam Wolka.